Ojcowie pustyni dla poszukujących. Bohaterem naszych spotkań z ojcami pustyni jest dzisiaj Abba Motios. Nieznany ojciec, czasem jest identyfikowany z Matoesem. Posłuchajmy apoftegmatu. Pewien brat pytał Abba Motiosa: jeżeli pójdę zamieszkać gdzieś na stałe, jak każesz mi się tam zachowywać? Starzec mu odpowiedział: jeżeli masz zamiar zamieszkać w jakiejś miejscowości, nie staraj się wyrobić tam sobie jakiejś szczególnej sławy, mówiąc: ja nie przychodzę na wspólne zebrania albo ja na agapach nie jadam. Bo to tylko wyrabia człowiekowi bezwartościową opinię i potem miałbyś z tego utrapienie. Ludzie bowiem pędzą tam, gdzie coś takiego zobaczą. A brat pytał: cóż więc mam robić? Starzec mu odrzekł: gdziekolwiek zamieszkasz, zachowuj się tak jak wszyscy, a naśladuj to, co zobaczysz u ludzi pobożnych, do których masz zaufanie. Bo to jest właśnie pokora. Nie wyróżniać się spośród innych. A ludzie, obserwując cię, jakim się okażesz, uznają cię za takiego samego jak wszyscy i nie będą ci się naprzykrzali. Apoftegmat przypisywany Abba Motiosowi wskazuje na relacje międzyludzkie. W tych relacjach międzyludzkich naczelne miejsce zajmuje pokora, to jest jeden aspekt, która polega właśnie między innymi na tym, że naśladujemy ludzi pobożnych, tych, do których mamy zaufanie. Zwróćmy uwagę, że w relacjach międzyludzkich dziś preferowanych przez różne środowiska, zwłaszcza środowisko mediów, wskazują na to, że liczy się sława, liczy się opinia. Tymczasem Abba Motios mówi w apoftegmacie, żeby nie szukać jakiejś szczególnej sławy i nie zwracać uwagi na opinię. Zauważmy, że świat współczesny próbuje ustawić człowieka w świetle opinii. Człowiek martwi się o to, jaka będzie opinia o nim. Nie myśli o tym, jak wygląda jego serce przed Bogiem, tylko zastanawia się, jak inni mnie postrzegają, jak inni o mnie mówią, co będą o mnie mówić. Tymczasem prawdziwa lekcja pokory polega na tym, że ja zawsze jestem na drugim miejscu, że zawsze staram się pełnić wolę nie własną, wolę innych. Zawsze chcę mieć mniej dla siebie niż więcej, a przede wszystkim pokora mówi nam o tym, że na pierwszym miejscu ma być Bóg. Nie opinie ludzkie, nie sondaże, ale właśnie postawa pokory jest tym, co właściwie kształtuje relacje międzyludzkie, między jednym a drugim człowiekiem. I Abba Motios to nam dzisiaj przekazuje, że jeśli chcesz właściwie żyć w pokoju z drugim człowiekiem, właściwie żyć w odpowiednich relacjach, to te relacje mają być zbudowane na pokorze, a nie na budowaniu własnej sławy czy własnej opinii.